ziemią zaległa głucha cisza. W tej ciszy, w tej zadumie człowiek chyli swe czoło wobec tajemnicy śmierci Syna Bożego, wobec złożenia Go w grobie. Czy człowiek, istota stworzona, zdolny jest choć trochę zrozumieć to, co zdarzyło się 2000 lat temu? Człowiek XXI wieku. Jaki byłem, tego już się nie da zmienić. Jaki jestem, może jeszcze więcej zapytać. Jaki będę, to wielka tajemnica dla mnie, lecz nie dla Boga. Panie Boże, pozwól mi zrozumieć tajemnicę dobra, miłości, cierpienia oraz Twoich obietnic. Chciałbym odpowiedzieć na Twoją miłość. Nigdy nie chciałbym Ciebie zdradzić. Zastanowię się, wyruszę w podróż w czasie i zapytam Judasza, zapytam innych świadków drogi krzyżowej, świadków wydarzeń sprzed ponad 2000 lat. Kim był dla nich Jezus? Może wśród nich odnajdę samego siebie. Człowiek początku XXI wieku. Ja, człowiek, który oddałem się zazdrości, zabójstwu, waśniom, złośliwości, okazałem się pysznym, szydercą, pomysłowym w tym, co złe, bez serca. Oddałem szatanowi władzę nad sobą. Dałem wiarę magii, czarom, horoskopom, nienawiści, pijaństwu. Dlaczego rządzi mną egoizm, chęć posiadania coraz więcej i więcej? Dlaczego wykorzystuję swoje stanowisko, by pogardzać innymi ludźmi, by piąć się coraz to wyżej, nie patrząc, że niszczę drugiego człowieka? Panie, ja już tak dłużej nie mogę. Odchodzę. Daj mi to wszystko. Wezmę, zapłacę Tobie dług. A potem umrę za Ciebie i zmartwychwstanę. Jezu, muszę ze wstydem przyznać, że dziś rodzice i dzieci wcale nie garną się do Ciebie. Choć kościoły są na wyciągnięcie ręki, to rzadko w nich widać młodych ludzi. Nie słychać, jak się modlimy i śpiewamy. Nawet nie wiesz, ile dzisiaj jest pokus, które odciągają nas od spotkania z Tobą. Rodzice nie mają dla nas zbyt wiele czasu. Komputer, telewizja, lenistwo wciągają nas bez reszty. Trudno się temu oprzeć. Powiedz wszystkim rodzicom i ich dzieciom, że te wartości,
ręce człowieka oddałeś Pani siebie. Zawierzyłeś. Przegrałeś. Niczego się nie nauczyłeś. Nieustannie popełniasz ten sam błąd. Mogę Tobą wzgardzić. Mogę Cię odrzucić. Mogę ukrzyżować. A Ty, Panie, co Ty na to? Ja zgadzam się na Twój wyrok. Jak to zgadzasz się na mój wyrok? A gdzie Twoja potęga, wszechmoc, władza? Jest krzyżowane ręki. Oto moja władza. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Każę go ukrzyżować, każę go wychłostać i puścić wolno. Ty, Panie, Ty jesteś w potrzebie, Ty mnie potrzebujesz.
Nie, tak nie może być. To ja Ciebie potrzebuję. Ale ja nie chcę być Szymonem. Potrzebuję Cię. Bądź Szymonem. Panie, zaczekaj. Jezu, proszę Cię, wejdź na wzgórze. Niech dokona się to odniesienie. Niech ramiona krzyża oplotą cały świat. Proszę Cię, wejdź na wzgórze. Przecież obiecałeś umrzeć za mnie. Jezusie, nienawidzę Cię. Nienawidzę Cię za to, że nigdy nie cofasz się w swojej miłości i zaufaniu ludziom. Nienawidzę Cię za to, że zawsze czekasz na człowieka, że jesteś bliski jego potrzeby. Nienawidzę Cię za to, że
że zawsze wyzwalasz człowieka. Nienawidzę cię. Słyszysz? Nienawidzę cię. Jezusie, błagam cię. Zejdź z tego krzyża. Nie zbawiaj ich. Nie otwieraj im bram do niebios. Twoja miłość za mnie. Wykonałeś. Nie! Trzecia.
świętego Pawła do Rzymian. Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. Albowiem z największą tylko trudnością podejmuje się ktoś umrzeć za człowieka sprawiedliwego. Jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś miłość swą okazuje nam przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Panie, Ty nie przyszedłeś na świat po to, aby potępiać, ale by nas zbawić. Droga do zbawienia wiedzie przez krzyż, dlatego mówisz. Jeśli kto chce iść ze mną, niech weźmie krzyż swój, niech zaprze się samego siebie i niech mnie naśladuje. Dziękuję.